Koci, łapci, kici, kici, ole, ole, Janko. Zajmujemy razem z babcią urocze mieszkanko. My mieszkamy na parterku, babcia w oficynce. Drepce rząd dla informacji o całej rodzince. Lecz choć u nas trwa od rana sodomką gomorka, babci o tym się nie mówi, by była w humorku. Wujek Ziutek, co za smutek, choć kawał mężczyzny, świat pożegnał przy pomocy sznurka od bielizny. Co z Ziuteczkiem, głos babuni dźwięczy na przygórku. Jak ujdzie, idzie babciu, idzie jak po sznurku. A dokładniej informować babci nikt nie śpieszy, po co babcię denerwować, niech się babcia cieszy. Kuzyneczka Ernestynka, ozdoba rodziny, kawki z gniazda wybierała i spadła z drabiny. Co z malutką, głos babuni z góry brzmi radośnie, co tam u niej, krzywa rośnie babciu, krzywa rośnie. A dokładniej informować babci nikt nie śpieszy, po co babcię denerwować, niech się babcia cieszy. Tata za siemanko w kasie miał i siedzi w kiciu. Były o tym wzmianki w prasie, w trybunie i w życiu. Ale fakt ten się nie stanie dla babci udręką, bowiem się drukuje dla niej osobne pisemko. Na domowej drukarence wszystko się wyłuszcza i w ogóle się staruszki na parter nie wpuszcza. Aż rodzinnie osiągniemy, prawda ta nas krzepi, sytuację, w której może być nam tylko lepiej. A jak nam już będzie lepiej, panie i panowie, to się babci, koci łapci, o tym też nie powiem. Niech zażywa główka siwa spokojnych pieleszy, po co babcie denerwować, i się babcia cieszy. Thank you.